zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze, uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę, żeby to radomskie było regionem kultury na drodze. Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze. I kulturę przede wszystkim. I uprzejmość. Radomski regionem kultury na drodze. Jest to naprawdę bardzo dobry pomysł i bym namawiał wszystkich, wójtów, burmistrzów, mieszkańców do udziału w tym, bo musimy to zobrazować tym, którzy po prostu nie przestrzegają tych reguł w ruchu drogowym, żeby nam wszystkim się po prostu poruszało po tych drogach i jeździło bardziej bezpiecznie. Każdy wie, że no, nie wszyscy sobie zdają sprawę. Dużo jest naprawdę młodych ludzi, którzy Radomski regionem kultury na drodze. Jest to naprawdę bardzo dobry pomysł i bym namawiał wszystkich, wójtów, burmistrzów, mieszkańców do udziału w tym, bo musimy to zobrazować tym, którzy po prostu nie przestrzegają tych reguł w ruchu drogowym, żeby nam wszystkim się po prostu poruszało po tych drogach i jeździło bardziej bezpiecznie. Każdy wie, że no, nie wszyscy sobie zdają sprawę. Dużo jest naprawdę młodych ludzi, którzy kończy ten kurs na prawo jazdy, dostaje ten dokument, rodzice kupują porządny, szybki samochód i wtedy zaczynają się, czy motor, i wtedy zaczynają się naprawdę problemy i tragedie rodzinne. Ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, że wsiada za kółko i popełnia wykroczenia, czy to w postaci nadmiernej szybkości, czy różnych wykroczeń, jest zagrożeniem dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców kraju, gminy, danej miejscowości. Popieram to i uważam, że wszyscy mieszkańcy dawnego naszego województwa radomskiego powinni się w to włączyć. Poprzez lepsze własne zachowanie musimy zacząć od siebie, a promować to wśród młodzieży, dorosłych, żeby jeździło nam się jak najbezpieczniej. Przez te wszystkie lata, przez 34 lata, jakie posiadam prawo jazdy, nie miałem ani kolizji, ani wypadku. Starałem się jeździć bezpiecznie, no, z pełną uprzejmością dla pozostałych użytkowników ruchu. Kampania jak najbardziej, bardzo dobry pomysł. Popieram ją w 100%. Mogę zachęcić wszystkich do kulturalnego użytkowania naszych dróg, przede wszystkim szacunku dla innych użytkowników, zarówno dróg, jak i pieszych.